Oskar Szczepaniak, tuż po oficjalnym ważeniu przed galą KSW 92 w Korze Wielkopolskim. Witam serdecznie, Oskar. Witam, cześć. Oskar, przed tą walką, jakie są twoje emocje w stosunku do Michała Gniadego? Kurczę, bardzo takie koleżeńskie mam. Takie koleżeńskie emocje i darzę szacunkiem każdego mojego przeciwnika, bo ja uważam, że z takim szacunkiem zawsze trzeba podchodzić do rywala. Nie mam żadnego gniewu ani złej agresji do niego. Wychodzimy czysto sportowo, więc pokażę się z jak najlepszej strony i jednocześnie uznaję wielki szacunek. A widziałeś jego wczorajszy wywiad? Nie. Ale słyszałem jakieś pogłoski. I co, i nie masz jakby takiej złości do niego? Co, nie, no to jest, kurczę, każdy człowiek jest inny. Dziwię się na przykład pod takim względem, że w nim są takie emocje. Nie wiem, czy to nad wyraz chce to pokazać, czy po prostu może taki jest, albo może chce gdzieś mnie wyprowadzić z równowagi. Nie wiem, z czego to wynika, aczkolwiek, no mówię, ja się skupiam tak naprawdę na sobie. On zostaje ze swoimi emocjami, ja jestem ze swoimi, ja mam chłodną głowę. Zobaczymy, jak wyjdzie to w klatce. No ale jakbyś odniósł się do jego zarzutów, że tak naprawdę to będzie twoja pierwsza walka 7-7, bo wcześniej Gralak no, nie był zawodnikiem z 7-7, że ty jakby też nie jesteś genetycznie też gotowy na 7-7, że w rok czasu przybrałeś 7 kilo, a on jako dietetyk zajmuje się tym i on jest w stanie powiedzieć, że w 7 kilo w rok mięśni nie jest się w stanie zbudować, chyba że zastosujesz dobrą suplementację. No jakby sugerował, że jesteś na bombie. No, wiesz co, kurczę, no on coś zobaczy to tak naprawdę w walce, nie? I myślę, że mam takiego dietetyka doświadczonego, który był w stanie doprowadzić mnie. To nie jest tak, że ja w rok dostałem tyle mięśni, nie? Bo ja tak naprawdę cały czas hamowałem ten rok. A zresztą nie chcę się tłumaczyć, nie? Ty jesteś młody, rośniesz. Nie? Wiesz, no ja nie chcę się tłumaczyć, że hamowałem cały czas swoją naturalną wagę, tak naprawdę w 70 i się w tym katowałem, a teraz jak już dałem temu upust, to wszystko łatwo poszło, nie? Więc ja nie chcę się też tłumaczyć, ale no wiesz, no wszystko wyjdzie w klatce. On ma takie myślenie, że ja nie jestem jeszcze gotowy na te 7-7, więc zobaczymy. No może się to sprawdzi, może ze mną wygra, a może jednak ja pokażę tą swoją dynamikę, eksplozywność i swoją moc w klatce. Także no zweryfikujemy. A spodziewasz się tego, że on może być od ciebie silniejszy, no bo on schodzi z tej wyższej kategorii? Może być silniejszy, ale siła tutaj nie wygrywa tak naprawdę całej walki. A jak myślisz, skąd się właśnie wzięło to całe twierdzenie? Bo przed tą walką z Gralakiem też, choćby nawet Arbi Szamajew też twierdził, że ty na 7-7 nie jesteś gotowy, że tam Gralak cię porobi. Wiadomo, no byłem na tej gali we Wrocławiu, widziałem, co się działo. Jak myślisz, skąd właśnie się to wzięło, że oni cały czas twierdzą, że ty powinieneś 70 się bić? No właśnie nie wiem. Zastanawiam się naprawdę, bo wiesz, ja też sparuję z chłopakami, którzy walczą w kategorii 8-4 i 7-7. Ja się naprawdę czuję mega fizycznie dobrze, nie? I tak jak coś słyszę od innych chłopaków, to tak samo mają takie same zdanie wobec mojej kategorii wagowej. I nie sztuką jest, żeby jak najwięcej kilogramów zbijać, żeby później ważyć jak najwięcej, bo to nie ma przełożenia. Ja mam swój performance taki, że najlepiej się czuję w takiej wadze, to dlaczego mam tak nie walczyć? Ja rozumiem, jeżeli wiesz, nie będzie wychodziło mi po prostu w tej kategorii wagowej, że to się nie będzie sprawdzało, będę przegrywał, no to jakby dla mnie to już jest wiadomość, dla moich trenerów, że słuchaj, Oskar, musimy zejść kategorię niżej i tyle, nie? Aczkolwiek no ja też w off-seasonie wchodzę w takiej wadze, że myślę, że na swobodnie dużo zawodników w kategorii 7-7 w takiej chodzi, także nie wiem skąd właśnie taka opinia, ale myślę, że to po prostu się unormuje wtedy, kiedy zacznę więcej walk wygrywać. No właśnie, więcej walk wygrywać, zanim przejdziemy do tego, bo masz długie przerwy, ale też twój przeciwnik powiedział, że tej walki wcześniejszej, bo ostatnio miałeś we Wrocławiu z Gralakiem, wcześniej była w styczniu z Raimundasem, tak. I on powiedział, że tej walki w ogóle sobie nie powinieneś liczyć do rekordu. Myślę, że takie to też jest ujmowanie, że ty nie biłeś się z nikim mocnym, że dopiero właśnie jutro będziesz miał, że on będzie powiedział, że dopiero jutro będziesz miał ten prawdziwy sprawdzian no, w klatce jako zawodnik. Kurczę, no mam teraz rekord 5-1, wcześniej miałem amatorski walk 40, myślę, że to jest suma takich fajnych walk, gdzie zebrałem naprawdę dużo doświadczenia, a czy na chwilę obecną jestem, mógłby w stanie on wnioskować fakt, że dopiero teraz moja jest poważna walka, to no zobaczymy w sobotę. Ja wiesz, też nie chcę na ten moment mówić, nie chcę wychodzić tak nad wyraz, bo może się okazać zupełnie inaczej. Więc to jest też jego zdanie, może się okazać tak, że jednak to, co on mówi, to
to nie będzie tak jak po jego myśli, a może wyjdzie jednak tak jak po jego myśli, no wiesz, klatka, no właśnie, klatka tak naprawdę to wszystko pokaże i zobaczymy, jednego tego dnia mogę być ja lepszy, albo może być on lepszy, więc jeden wyjdzie stąd przegrany. Mówiłeś właśnie, że musisz jeszcze tych kilka walk powygrywać, żeby jakby ludzie w ciebie uwierzyli, no ale ostatnia walka to była we wrześniu, długa przerwa, a jeszcze wcześniejsza była walka w styczniu, więc 9 miesięcy przerwy jeszcze przed wcześniejszą. W ogóle po tej walce z Gralakiem ty ją szybko w miarę wygrałeś, druga runda tam, to była druga, nie? Tak, tak. Pierwsza, tak, czwarta minuta jakoś pamiętam. I z czym spowodowane są tak długie przerwy? Wiesz co, tym, że KSW też ma zapewnionych wielu zawodników i oni mają narzucony swój cały program, gdzie mają... Znaczy program, jakby no, to ale powiedzieć... co, ty jesteś jako zapchaj dziura? Nie gadaj mi na to. No kurczę, ciężko mi to stwierdzić, wiesz, ja też nie mam... Może dzwoniłeś do Wojsława, czy na Piotrek, ja muszę... Nie, to jest, ja teraz współpracuję z Artnoxem i myślę, że teraz po prostu będę częściej walczył, nie? Więc myślę, że na tym etapie, jak teraz walczę, no to myślę, że następną w lipcu bym chciał zobaczyć. Także to już jest okres 3 miesięcy, 4 mniej więcej, więc no wtedy chciałbym zrobić 3 walki w roku, nie? Bo wtedy idealnie by się tak naprawdę to wszystko układało, ale czy jestem zapchaj dziurą? Nie, no... Może na tamten czas można tak było myśleć, ale ja nie biorę tego do siebie w ogóle, nie? Bo ja znam swoje miejsce w szeregu, step by step, cały czas kroczę do góry i myślę, że po prostu kwestią czasu będzie to, że za niedługo będą się o mnie bić, żebym ja zawalczył na danej gali. Bo ja też myślałem właśnie, że te długie twoje przerwy między walkami, to też może jest tak, że ty chcesz sobie spokojnie budować tą karierę, ale jednak się okazuje, że jednak chciałeś walczyć, tylko po prostu KSW ci nie dało tych... Wiesz, po części też tak było i wiesz, to jest zmiana kategorii wagowej, to też chciałem się zaadaptować do tej wagi troszkę i no kurczę, też wiesz, ja mam swoje życie, nie? Ja funkcjonuję tak naprawdę jako zawodnik, ale lubię wyjeżdżać do innych klubów, lubię się uczyć, lubię doświadczać, lubię przebywać czas z moimi trenerami, analizować szkoleniówki, żyć po prostu tym. Ja się tym mega jaram i po prostu kwestią czasu jest to, abym po prostu walczył częściej, nie? I przyjdzie na to odpowiedni moment. Na razie nie skupiam się tak na tym, że kurczę, zawodnik powinien walczyć 3-4 walki w roku i tyle, nie? Że jestem młody, powinien to wykorzystywać. Nie, no i każdy ma swoje inne szkoły, nie? Więc tak, zobaczymy. Tylko wiesz, jakby ja też widziałem takie przypadki, że zawodnicy, tak jak właśnie ty, czekali 9 miesięcy na kolejną walkę, nagle mieli kontuzję i wychodziło, że już 1,5 roku nie walcza, bo 2 lata, nie? No. A jak wiesz, masz te 3 walki, 4, czy nawet 3 walki robisz, tą zdarzy się kontuzja, no to okej, nic się nie stało, bo masz dużo jakby tych walk tak przewalczonych, nie? No, no taka prawda, tak samo było też z Gralakiem, nie? Że ja już po walce mówię, kurde, kiedy następna, bo już wiesz, dalej mi się czuję, nie? Ale no, widzisz, na spokojnie, czasami trzeba z chłodną głową i zobaczymy. No tak jak ci wcześniej powiedziałem, to jest kwestią czasu, aby przyszło to, że będę coraz częściej walczył, nie? Mówiłeś, że lubisz podróżować po różnych klubach. Gdzie teraz byłeś? No bo chyba w Hiszpanii? Nie. W Alicante nie, ale będę się wybierał w maju. No to gorąco strasznie tam będzie. No wiem, ale są pewne tego uroki, tego wszystkiego. I co, no podróżowałem do Poznania bardzo dużo, do trenera Andrzeja Kościelskiego, do klubu Ancos. Z trenerem Andrzejem mam bardzo dobry kontakt, jestem bardzo wdzięczny, że poświęca mi tyle czasu i w ogóle, że chłopaki tak mnie ciepło przyjęli. I oprócz tego też jeżdżę do klubu Spitfire Berlin, gdzie jest, wiesz, no Szczecin jest blisko między Poznaniem a Berlinem, nie? Także... Tylko wpręcał ta droga z betonów płotowych, to wolałem to omijać na twoim miejscu. Ja omijam. Ale w klubie Spitfire też bardzo dobrze mi się trenuje. Mam tam trenera, który jest ze mną tutaj i na co dzień też tam trenuje, więc mam je pod okiem. Jednocześnie mam wielu innych sparring partnerów, którzy mają zupełnie inny styl. Fajnie, powiem ci, że cały czas się uczę, cały czas doświadczam i czuję się bogatszy o każdy mój wyjazd. I sam jestem ciekaw po prostu, jak siebie pokażę w klatce, nie? Bo tutaj tak naprawdę do klatki wchodzi 70%, 80% głowy. Ja jestem mega pozytywnie nastawiony. Co wyjdzie, to wyjdzie. Jakby to jest spontan, a to jest mój wykreowany styl i zobaczymy. I odnośnie jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Maciej Jewtuszko kończy karierę jutro. Też Michał miał na tej gali, też miał jakby skończyć razem z Maćkiem karierę. Czy ty masz jakby taką myśl, że kurczę, teraz moja jakby kolej, chłopaki odchodzą, no ktoś musi ten wózek pociągnąć, może ja bym taką postacią jasno świecącą był, która właśnie będzie sprzedawała te bilety, która będzie zachęcała tych ludzi do przychodzenia na te gale. Nie, chyba aż tak sobie nie narzucam, wiesz, że kurczę, chłopaki, zostawcie to mi, ja przyjmuję pałeczkę. Ale ktoś musi, nie? Wiesz? No, znaczy nie, no czemu ktoś musi? No, wiesz, świat nie znosi próżni, no bo skoro odejdzie, wiesz, Materla, niedługo się mówi, że też Pudzian, Mamet i...
to zawsze się pojawi ktoś inny, nie? Ja nie chcę sobie... No właśnie, może ty. No właśnie, może ja, ale to ja nie chcę, wiesz, do tego podchodzić na zasadzie, dobra, jestem w KSW, ja przyjmuję pałeczkę. No nie, no każdy ma swoją ścieżkę, nie? Ja mam swoją ścieżkę, Michał miał swoją ścieżkę i Rokes ma swoją ścieżkę. Wielu chłopaków ma, każdy ma, przychodzi przez pewien okres przygotowawczy, przez swoją karierę. Także to jest obecnie moja kariera, na niej się skupiam i nie biorę sobie do tego, że zostawcie to mi, chłopaki, ja się tym zajmę, nie? Ale wiadomo, fajnie, jakbym to ja wybudował takie nazwisko, że by mnie kojarzyli po prostu z tym, że wspieram jeszcze berserkerów do góry, nie? Super, Oskar, jutro życzę ci powodzenia. Pewnie zagramy coś po walce. Dziękuję bardzo, życzę jutro powodzenia. Dzięki wielkie. Dzięki.